Cześć, z tej strony Cohen. Witam was, Cohen's Cave, i to jest kolejny odcinek przystanku w Orient Expressie. Dzisiaj zbliżamy się do końca naszej podróży. Dzisiaj ostatnim przystankiem tej trasy jest Stambuł, albo jak niektórzy wolą, Konstantynopol. Jeśli jesteś strażnikiem tajemnic, to super, zapraszam cię dalej. Będziemy mieli mnóstwo spoilerów co do scenariusza, który zamyka nam tą kampanię w jakiś tam sposób. Jeśli jesteś graczem, który planuje grać Konstantynopol w Orient Expressie, to ostrzegam cię, oglądasz dalej na własne ryzyko, będą spoilery. Kochani, dotarliśmy. Po tym, co stało się w Sofii, wydaje się, że naturalnie chyba powinniśmy być mocno zmęczeni. Niestety, pociąg, którym wracacie, zgodnie z planem powinien być zalany krwią. Fenalik nie patyczkował się do samego końca. Możliwe nawet, że Fenalik nie został pokonany, że kiedy pociąg wjeżdża gdzieś o świcie na peron stambulski, to on dalej próbuje dostać się do Simulacrum. Pal diabli, jeśli wasi bohaterowie są ukryci gdzieś w miejscu, w którym on faktycznie nie może ich dostać. Że po prostu zabarykadowali się tu czy tam i on faktycznie próbował ich zmusić, zabić kogoś, wysłać kogoś, próbować dostać się do tych przedziałów siłami, które są tak potężne, że drewniane drzwi się im nie oprą. Finał mógł być różny. Finalik albo może nie żyć, albo może żyć i jeszcze może powrócić, no albo właśnie będzie ginął, kiedy wjeżdżacie na gdzieś na ten peron. Niezależnie od tego, co się stanie. I najgorszą opcją, która może zostać, jest to, że Finalik jeszcze żyje i on jeszcze będzie chciał walczyć. Bo wtedy każda noc i każdy wieczór będzie, no wydaje mi się, czymś spoza kampanii, bo tu nie jest opisane, co dalej Finalik by zrobił. Kampania zakłada, że on zginie. Więc jeśli on, wiedząc, że w Simulacrum już jest i jest gdzieś tutaj, no to on już nie ma bardzo innej opcji. On już musi bardzo mieć go na oku, bo jeśli ono zniknie, jeśli zostanie zniszczone w jakiś sposób, chociaż on sam nie przewiduje jak, no to będzie problem. Tym bardziej, jeśli to Simulacrum dotrze do braci Skóry, to myślę, że Fenalik ma świadomość, że będzie mu znacznie trudniej odzyskać, bo ma sobie swojej siły i jakieś buty. Ale miejmy to na uwadze, że Fenalik ciągle może jeszcze istnieć, a jeśli będzie wam potrzebny, to no, jego pojawienie się nadal może być czymś, co się zdarzy, natomiast sam podręcznik już tutaj nie będzie do niego wracał. Pociąg wjeżdża. Jeśli byliśmy na pociągu, w pociągu i wysiadamy teraz na przystanku, szybka ucieczka, próba wyładunku tych naszych rzeczy, zabrania Simulacrum. Wątpię, by udało się pokonać Fenalika i dojechać tutaj z czystym, spokojnym, wiecie, składem. Że wysiadacie jak nigdy by nigdy nic i trupy są poukrywane w szafach i pójdziecie sobie teraz z bagażem, który ma zniknąć. To, co proponuje podręcznik, to, że zginie nam bagaż, to może być fajna sprawa. Jeśli macie taki flow na dręczenie swoich graczy, bo oni po tym, co stało się w Sofii, bez oka, po walce z Fenalikiem, po walce jakiejś takiej mocno palpowej w całym mieście z bandytami, z wampirami, przyjeżdżają i ginie im kurwa walizka? Jakie są szanse, że puszczą tą walizkę, że pozwolą komuś to zabrać? Ja bym jej z rąk nie wypuszczał, więc szanse na to, że ten wątek w ogóle się rozegra, jest bardzo mały. A wydaje mi się, że jest bardzo denerwujący. No, u mnie gracze nie wypuścili, więc mam taką sytuację, że nie musiałem się mierzyć z ich frustracją, gdybym mi to zabrał. A to jest bardzo ważna rzecz dla nich, nie? Idziemy dalej. Po tym, jak oni przyjeżdżają, nie mają żadnego tropu. Żadnego tropu. Wiedzą co najwyżej to, że grali, że no, w czasach rzymskich i krzyżowców coś się działo. Wiedzą o czerwonym meczecie. Ale to wszystko. Zostaje nam tylko jedyny trop. To jest tak naprawdę szukanie historycznych informacji na temat, no właśnie, tego meczetu, ewentualnie samego Simulacrum i skierowanie się do tego, co znamy bardzo dobrze, czyli do jakiegoś muzeum łamane przez biblioteki, do ludzi, którzy znają się na historii. I tutaj wątek prowadzi nas do tuby, która jest w muzeum, która jest w bibliotece, w której powinny być zwoje dotyczące Simulacrum, a która punktuje dokładnie do cmentarza, który znajduje się po drugiej stronie Bosforu, do Uskudaru. W idealnym świecie nasi bohaterowie przyjeżdżają, mają tą walizkę, idą do biblioteki, znajdują notkę o tym, że rzeczy są na cmentarzu i tego samego wieczora po cmentarz się udają. Motyw pośrednika,
który jako Baylab powinien się gdzieś tam pojawić. Mógłby się pojawić. No jest tym elementem, który możecie sprzedać. Gdybyście chcieli go w jakiś sposób uprościć i dorzucić, no to dojeżdżając do pociągiem, w którym są jeszcze ci sojusznicy, można spróbować sprzedać tą notkę, że Baylab faktycznie w mieście jest. Że jest ktoś taki, kto może wam pomóc. Taki bardzo nieszemrany gościu, ale on wie wszystko i o wszystkich. Warto. Z innej strony, no faktycznie ciężko mi sobie wyobrazić sytuację, w której obcy ludzie z miasta o tym Baylabie faktycznie wspominają i tak go chwalą i mówią. Wiecie, to nie jest żabka, nie? Na środku jakiegoś dużego miasta, w której wieczorami jest alkohol. To jest jakiś naprawdę szemrany koleś, który ma wiedzieć coś o symulakrum i o ludziach, którzy się nim zajmują. Tak czy siak, pójdźcie do tego Baylaba, jeśli ma się odbyć. Ma problem. Problem natury taki, że no, jeśli macie team samomęski, płciowo, w bohaterach, no to wejście razem wspólnie do jednej termy, czyli do jednego to miejsca spotkań, prawie nago albo nago, no jest w porządku. Bo mamy 23 rok i takie spotkania niekoedukacyjne mają jak najbardziej miejsce. Idziecie do łaźni rzymskiej, no wziąć kąpiel, odpocząć, wypocić się. Skorzystać z saun. Jeśli macie już kobietę w teamie, no to ona będzie chodziła gdzieś w ręczniku, między wami. Mnie się bardzo mocno nie dodawało, a miałem takie drużyny, w których mam kobiety jako bohaterki i ja zawiesiłem. Zawiesiłem ten element niewiary pod hasłem: ej kochani, nie będziemy karać gracza, graczki, przez to, że mamy takie czasy, nie? Jakby trudno. Do tej łaźni się wchodzi, ona będzie koedukacyjna, można wchodzić i ona nie będzie gdzieś tam, wiecie, w swoim kąciku dla kobiet, tylko po prostu wszyscy chodzą w tych pieprzonych ręcznikach i niech się pocą, trudno, grajmy to. No bo jeśli macie w ogóle cztery kobiety, które, no to spotkanie z Baylabem w tym miejscu i w tej naturze tego spotkania z potworem, z dymem i tak dalej, odpadnie nam. A no i co szukać? Dla mnie to tym rozwiązaniem jest zawieszenie pewnej niewiary co do historyczności, pewnych zasad, które są wtedy zastosowane, to ja wam radzę z mojej strony. Baylab, walka z nim, ewentualna ucieczka, ewentualne pochwycenie i potem gdzieś walka z nim, jakimś samym sobie. Pamiętajcie, że oni po Sofii, kiedy tu przyjeżdżają, po walce z Fenelikiem, prawdopodobnie są w obrażeniach. Oni mają już mniej HP niż powinni mieć. Więc w tym wszystkim ten potwór ma być potworny, ma być topiący się, ma być pokazane, że jest ze skóry i ucieczka na ulicę, prawie nago, może w ręcznikach, ma być w czym to się dzieje. Na to wszystko ucieczka, a gdzie było symulakrum, kiedy byliście w środku? To też jest dramat po prostu z tym, że faktycznie tego klocka trzeba gdzieś wosić. W tej walizce, gdzieś może w sejfie, może w banku. Nie przejmujcie się tym. Zostawienie tego w banku, podsunięcie tego, że zostawienie to możemy na przykład w drogim hotelu w sejfie, jest jak najbardziej okej. Okay. Grunt, żeby tego nie rozdzielać między różne banki, bo o ile pracy skóry są w stanie to sobie ściągnąć z różnych banków, bo po prostu do nich pójdą, zaczną szukać i oni to wykopią. Ten element niewiary jak najbardziej do złapania. No tyle, noszenie tego będzie po prostu mega, mega trudne i upierdliwe. Ale jakby jak chcą nosić, mogą nosić. Dla mnie to nie jest problem. Przecież i tak to mają to stracić za chwilę. Uskudar. Przepłynięcie na drugą stronę. I potem to, co będzie się tam działo. Łącz się z tym, że w Uskudarze dojdziemy do punktu, w którym jest mega okrążenie, w którym tak naprawdę dochodzi do rotorogowania, bo bohaterowie mają być złapani. To jest bardzo trudna sprawa. Kiedy bohaterowie mają być złapani, zawsze próba stłamszenia możliwości opcji graczy do tego, co mogą zrobić, jest bardzo jakaś taka niekomfortowa. Ani dla mistrza gry, przynajmniej dla mnie, ani dla graczy. Bo to trąci takim właśnie, że no już nie możemy, bo koniec. Nie? Jakby próba walki z bohaterami, próba jakiegoś wyrwania się, budzi się bunt w graczach. Nie? Kiedy odbierasz im opcję jakiejś konfrontacji, kiedy oni muszą faktycznie powiedzieć poddajemy się i pójść w jakieś takie mimowolne rzucenie rękawicy, porzucenie broni, nie? I grunt, żeby tutaj ładnie to rozegrać, żeby stworzyć to poczucie, że poddanie się jest dobrym rozwiązaniem, że jest bezpiecznym rozwiązaniem i że nieuchronnie na pewno oni zginą, jeśli się nie poddadzą. Tutaj warto jest tak ten opis skonstruować, żeby tą opcja poddania się była jakby tym najlepszą opcją, która może być. Nie? Żeby pomóc graczom się poddać emocjonalnie, nie? W tym miejscu bandytom. Ale jednocześnie by faktycznie też stworzyć to wrażenie, że oni mogą stamtąd uciec. To nie jest koniec świata, że was złapią, to jeszcze nie znaczy, że nie możecie uciec. Po prostu, no właśnie, zobaczmy, co będzie dalej. I tam są przepiękne sceny.
bo przychodzi do nas pan Makariat, bo przychodzą dzieciaki, bo jest pytanie, gdzie jest simulakrum. Potężne ataki magią, które będą trwały non-stop i będą zabierać sanity. Więc jakby ten element pokazania, że gościu będzie z wami się bił, że będzie was cisnął. Jeśli rzucacie przed ekranem mistrza gry, albo za ekranem mistrza gry, są dwie opcje, nie? Bo tutaj mamy zaklęcia. Zaklęcia, które wymagają testu na moc. Jeśli tę moc sporną wygra gracz, to nie staje pierdolca i nikomu nic nie zdradza. Ale Makariat nie ma jakby skończonych resursów. On ma nieskończone resursy. On może to zaklęcie rzucić drugi raz, i trzeci raz, i czwarty raz. Więc po udanym teście gdzieś niech przeskoczy do następnego gracza. Niech przeskoczy do następnego gracza i niech wróci z powrotem. Ostatecznie pamiętajcie też jeszcze o klasycznym elemencie, którym jest po prostu zastraszenie. Makariat może zastraszać. Może zastraszać na przykład wyciągając nóż, przykładając go do policzka bliskiej osoby. Kogoś, kto jest w tym teamie, kto ma oczy, kto ma palce i może je ucinać, może je wyciągać. A jeśli uważacie, że to jest za mało, żeby po prostu, wiecie, straszyć fabularnie, rzucajcie atakiem na zastraszanie. To jest atak jak każdy inny. Jeśli dostałby kulkę, bohater powiedziałby: ok, przegrywam, przewracam się, krwawię, umieram. I jeśli dostaje zastraszenie, to powinien grać tak, jakby był zastraszony, jakby faktycznie pękł. Jeśli macie potrzeby i ochotę, skoro używacie dodatkowych narzędzi, tak jak nasi gracze, jeśli oni zastraszają i mają jakąś przewagę, to coś robią bardziej szalonego, dostają kość przewagi, twój zwol też dostanie kość przewagi i będziesz rzucać tak długo, jak gości zastraszysz, aż w końcu ktoś pęknie i powie: proszę nie, simulakrum jest w banku, przepraszam was, no, przyjaciele. Wiecie, sprawa, jeśli wszyscy zginiecie, no, nie rozwiąże się pozytywnie, więc lepiej, jak to mówią, uciec, by móc wrócić później i walczyć ponownie. Zastraszenie, ponowne ataki, piękna scena. Na koniec przychodzą dzieci i to jest trigger, który może gdzieś pojawić się jako element trudny, więc jeśli macie przekonane triggery, warto podkreślić, że nie będzie krzywdy na tych dzieciach, poza faktem, że faktycznie są postrzegane. No, jest trochę body horroru, nie? I ostrożnie w tym miejscu, nie? Bo to jest taki element, który często jest triggerujący dla ludzi właśnie a propos dzieci i tego, jak są krzywdzone. Na to wszystko potwór ma się wytworzyć, robi się kult. Warto jest podkreślić graczom, że to jest dobry moment na ucieczkę. Że teraz, kiedy to się dzieje, próba jakoś zerwania więzów, ucieczki, że uwaga jest obniżona, warto to podkreślić w opisie. Dać im hint, że teraz możecie uciekać, próbować. Po prostu spierdalać. Jest czym, co się dzieje. Motyw człowieka ze strażnika z niedźwiedziem, który ma się pojawić, ma coś nam podrzucić, może się pojawić znikąd, mega mnie nie przekonuje. Nie lubię takich wybawicieli NPC-ów skądś z dupy, bo to odbiera jeszcze bardziej sprawczość graczy, że to nie oni uciekli, że oni zostali podrwani, ale uratował ich ktoś inny. Nie lubię. Nie lubię, chociaż jakby jeśli chcecie, no to wtedy tego gościa z niedźwiedziem trzeba wcześniej wyakcentować gdzieś na rynku w Stambule, gdzieś, żeby pojawił się i było widać, że on jest. Żeby jego pojawienie się ponownie było tutaj takim fajnym twistem, a nie pojawiłem się piekło pierwszy raz, nie? Więc tutaj do tej pory, jeśli go nie zagraliście, to może was samodzielna ucieczka jest lepszym pomysłem. Ratowanie dzieci to jest mega trudna sprawa, więc jednocześnie warto dać graczom do zrozumienia, że tutaj nie da się tych bandytów pokonać. I o ile mogą próbować strzelić gdzieś, zabić Makariata, to tu jest mnóstwo kultystów. Oni się nie rozproszą i przestaną wierzyć w bezskórego. No więc na to wszystko ta ucieczka musi nastąpić. Co tutaj się dzieje się dalej? Albo co może się zdarzyć jeszcze opcjonalnie? Potępiony meczet. Potępiony meczet jest tym, co nas interesuje jako miejsce, gdzie na koniec pojawią się nasi gracze, bohaterowie, gdzie będzie simulakrum, gdzie będzie wielki rytuał, w którym albo przeskoczymy rytuał i nasi bohaterowie porwani, jeśli nie uciekli z Uskudaru. Jeśli uciekną z Uskudaru, to muszą dostać informację, że nastąpił koniec świata, że teraz oni są ofiarami jakiejś klątwy i że mają kilka dni i sami umrą i że teraz Makariat jedzie do Londynu. Bo w innym wypadku on pojedzie do Londynu, oni sami nie wiedzą, co się dzieje i umrą. Tu może być koniec opowieści, nie? Więc nie chcemy, żeby Makariat wyjechał i rytuał się odbył bez wiedzy graczy na temat tego, co się stało. Jeśli w jakiś sposób tutaj jest najwięcej takich rozdroży, on ucieknie, ma uciec, to niech się pojawi na peronie, niech się pojawi skądś w obstawie mnóstwa ludzi i powie, że znalazłem was, ale to nie jest koniec.
Przynajmniej nie mój, wasz tak. I niech po prostu bądźczuście im powie, że jedzie do Londynu, a wy zgnijecie, bo wasze ciała rozpadną się za 4 dni, za 100 godzin. Do zobaczenia. I on odchodzi, a jej bandyci blokują drogę i mówią, na co teraz, nie? I tyle. Jeśli jednak bawimy się w ten potępiony mecz, w całą tą akcję z wielkim przyzwaniem, jeśli nasi bohaterowie zakradną się do niego, albo są porwani, są w środku, uciekną z celi, to jest mega Indiana Jonesowskie, bardzo fajne i to jest piękny finał konstantynopolski. Szansa na ukradnięcie tego simulakrum, przerwanie rytuału. Pamiętajcie, że w tym miejscu można skończyć kampanię po prostu. Może być tak, że gdzieś tutaj ukryty jest jednak Smith, że w tym wszystkim Macriat senior ginie gdzieś w walce z juniorem i na to wszystko nasi bohaterowie posuwają jedyne dwie piekielne kule. Simulakrum, chociaż niezniszczone, myślę, że można znaleźć zwoje, które mówią, jak to zniszczyć. Że oni po prostu mają taką część diabelskich zwojów, która o tym mówi. I na tym pozwolić graczom odprawić rytuał na sam koniec. Po tym, jak ukradną, albo jak zginą Makariatowie. I można z tego Konstantynopola zrobić po prostu wielki finał. No jeśli nie, no to po tej walce, po tym wszystkim, co się dzieje, oni muszą gdzieś uciekać, oni muszą dostać informację, że się udało, że Makriat jedzie do Londynu zabezpieczyć ostatni zwój. I to musi wybrzmieć, bo inaczej oni nie pojadą do Londynu. I to, co się dzieje potem, wszystko dalej, jest tak naprawdę już wielkim finałem, takim epilogowym. Mnóstwo innych opcji, które są opisane tutaj w podręczniku, podają też jeszcze alternatywne wersje tego scenariusza. Chcecie je grać? OK. Finał jest taki, że gdziekolwiek ci kultyści się spotkają, trzeba podjąć decyzję, czy Makriatowie ze sobą walczą, czy to jest finał, czy to nie jest finał. I żeby nasi gracze dostali informację, że no, pan Makriat jedzie do Londynu. Jeśli chcemy jechać i grać jeszcze ten fragment scenariusza Niebieski Pociąg Czarna Noc, mgła się podnosi, bo to są tak naprawdę prawie dwa tożsame scenariusze. Sama część londyńska jest bardzo krótka, a ten pociąg jest takim finałem, super finałem, który nas ciągnie przez wspomnienia i przez i ponownie przez Orient Express. No, ale to drobiazg, na którym musicie zastanowić. Z mojej perspektywy przyjazd, łaźnie, cmentarz to jest jeden scenariusz. Potem jest jednak meczet potępiony, który jest bardzo dużym scenariuszem, bo opis tego wszystkiego, odpowiednie zbudowanie nastroju, ciśnienie, które rośnie i potem gracze, którzy bohaterowie, którzy są ranni, zmęczeni, pokonani, bez simulakrum, właściwie muszą rzucić wszystko na taśmę, ostatni rzut, ostatnie sekundy, nie? No i potem na koniec jednak twist, w którym ktoś powinien albo zamknąć ten scenariusz i tę kampanię, albo ruszyć w kierunku Londynu. No jest jakimś tam drobnym wyzwaniem, które emocjonalnie no jeszcze będzie nam przytaczało bohaterów i przede wszystkim graczy nad stołem, nie? Że jeszcze ktoś nam wbija sztylet, jeszcze nie możemy zamknąć tej sprawy, ale dając światło gdzieś nadziei, w tym on tam jedzie po to, by zająć się sprawą, która ewidentnie jest ważniejsza niż świat. Ale podstęp Makriata to też jest wspaniały element, który warto zagrać w Niemieckim Pociągu Czarnej Nocy. Moi drodzy, tyle ode mnie. Konstantynopol jest... Powiedziałbym, mniej niebezpieczny niż Sofia, natomiast mam dużo takich fajnych, kultystycznych, klimatycznych elementów, które są pięknym finałem, jeśli gdzieś zamykasz, to właśnie tutaj, właśnie teraz. Nie wiem, jak gracie, ale dla mnie ta przejażdżka jest w jakiś tam sposób zaakcentowana pewnymi scenariuszami, pewnymi ważnymi elementami. Ten kamień milowy, którym jest właśnie ten Stambuł, wydaje się być idealnym finałem. Tak jak Szanghaj jest w maskach, lub Kenia. Tutaj zdecydowanie ten Stambuł nadaje się na ten finał świetnie i jest tak zbudowany, że idzie go fajnie pociągnąć tak, by wybrzmiały emocje tego wielkiego finału. No, polecam. To nie jest zły scenariusz. W tym wypadku on faktycznie ma taką strukturę, która daje ciekawe rzeczy. No i warto sobie po prostu dobrze to poukładać. Nie wymaga to wielkich przygotowań. No, poza jakby przeczytaniem się dokładnie cmentarza i bardzo dobrym przeczytaniem sobie planowanego tego meczetu, nie? Tego, co tam się ma dziać, jak wygląda ten rytuał, żeby sobie dobrze wyobrazić i opisać tą salę, w której się dzieją rzeczy i sam rytuał i tego, no właśnie, jak świat zareaguje na to naszych graczy, którzy pewnie musi się zwrócić uwagę, zrobić jakąś dywersję, gdzieś tam coś zagrać, no to tutaj warto się skupić, żeby mieć to obcykane, ale no to nie jest coś, co się jakby nieraz robić, bo rytuał jest prosty, wizualnie dostępny i gdzieś tam
warto sobie przemyśleć, że mogą być jakieś trapy, jakieś linki, sznurki, przejścia. Jak się bohaterowie chcą zakraść nad miejsce, to pozwólmy, niech walczą bohatersko. A jeśli gracie palpowo, no to już w ogóle miejsca jest mnóstwo na wszystko, co ciekawe. Tyle ode mnie. Ja jestem Koen, to jest rozdział Konstantynopol i to jest końcóweczka naszej kampanii Orient Expressu. Cześć.